Słuchajcie, już tutaj dojeżdżamy do tego chłopulka i kurde, jestem pod jara. O, dzień dobry, otworzy pan bramkę? Dzień dobry, ja tu panu powystawiałem. Super, a o, już widzę. O kurde. Ej, w kolor nawet, powiem panu, że w kolor. Muszę to bramkę od pana w końcu zabrać. Panu najbardziej witam ponownie. Nie, te to za duże, wie pan? Ten będzie, chujer będzie najbardziej pasował. Nie, ten chujer to będzie za duży. Tu jest fajny. Jaki to jest? Black Bull. A metal fech. Duże one są, proszę pana. Nie, właśnie dobre były. No cię, takie MDZ one będą za duże. Metal fech, to powiem panu, że naprawdę promocyjnie cenię. 14 tysięcy metal fech. Nie, dobra, panie. Ja wezmę. Ile ten Black Bull? To za, 8, za niego pan chciał 8, tak? Znaczy, ja przymierzę. Zależy, czy tak. Nie, na razie nie. No ja chcę przymierzyć, jak on będzie wyglądać, no panie, to nie jest duży ciąg, to jest mały ciąg, muszę mały tur mieć do niego, no. To słucha pan. Naszedł? No. I naszedł. Tylko... naszedł, tylko wie pan? Ło! Jakie siłowniki ma... Tak, bo on ma siłowniki ma wystrzelone. No powiem panu, że fajnie wygląda. I no jest duży, ale... No to co innego tu. Ej, no i fajnie, on szybko działa strasznie. Tak, bo tu są silowniczki pierwsza klasa. Gładziutko chodzi. No to możemy ten drugi. Tak. Tamten może przymierzył. Co pan może? Może pan przymierzył, tylko ja chcę panu się zapytać, okej? Okay? No. Czy pan chce jakby samą tą ramę? Nie, z siłownikami też? No tak, no ze wszystkim. Aha. No to jeszcze może i pan powie, że kable też chce pan kupić razem. Nie, to sobie na części pan sprzedajesz? Tak, ja się zajmuję do tej linii takim częściowym. Nie, no to ja wszystko biorę, paniuciu. O, ten pasuje najbardziej. Gdzie? No gdzie? Takie oto nie, no panie, no widzowie, zobaczcie. On jest promocyjny cenie dzisiaj, u mnie 19 999. Panie, on wystaje mi, on jest dwa razy dłuższy niż mój ciągnik. Ja takiego nie chcę. Tego metal facha jeszcze mogę przymierzyć. Dobra, to przymierz pan. Ale to też widzę, że to jeszcze gorzej będzie. Najlepiej będziesz prezentował metal facha. Najgorzej. I on ma udźwig 16 tysięcy kilogramów. A na co mi taki duży? A, no nawet nie te zaczepy chyba do niego, wie pan? Czemu? No, podchodzi on? Podepniemy go? No jak to nie? No to podepnie pan. Markę przynieść. No, dziękuję. Tego pierwszego biorę. Ja, on mi w oko wpadł, powiem panu. Oczka mi się zaświeciły, że tak to ujmę. No dobra, ale podyskutujmy. Ile pan za niego chce? Nie wiem jak go na umowy pisać, czy te siłowniki też będą ubrane, czy odkręcać je, bo ja chcę mam wkrętarkę. Proszę pana, biorę wszystko tak, żeby plug and play podłączyć, sąsiadce pokazać i więcej mi do niego niepotrzebne jest do niczego. Czyli tak, pisać, że kable też i siłowniki razem? Wszystko. A poczekaj pana, mogę wsiąść za chwilę u mojego ciągnika? No. Znaczy to jest mój ciągnik, tak? Chcę zobaczyć, jak te siłowniki na tym ciągniku moim właśnie teraz chodzą, nie? Ej, rozwalisz, wysiadaj. Nie, wysiadaj, czekaj, powiedziałem. Pan, ale paszą. Sprawę, ale ten chwytak od Sunorol, to nie jest jakby w zestawie, tak? No, dopłacę, spoko. Działa elegancko, mógłby pan wysiąść już? Tutaj siłownik, nie mówię, nie poci się, można zobaczyć, proszę pana. Ej, po ten. Widły potygujesz, chłopie. A mnie podniesie? Mnie podniesie do góry? Tak? Do góry. Podniesie, do dołu. Do góry. Do dołu. Dobra. Do góry. I sytuacja wygląda w ten sposób. Pod obciążeniem chcę zobaczyć, jeszcze do góry pan podniesie mnie. Dobra, a szybciej. I teraz do dołu. I szybko do góry, jak pan mnie opuści, to szybko do góry. I szybko do góry. Dobra, jest okej, okay, opuszcza pan. Biorę. Już, tarczy, tarczy. I teraz zobaczy pan. Ja mogę nawet panu pokazać na przykładzie Bell, poczeka pan. Ja tutaj miałem tu Bell. Ma pan Belle? To ja podjadę może, co? To podjedzie pan. O, ale fajnie z turem. Tylko trochę dużo widoczności tu zabiera. Mogę tam podjeżdżać? Ja już patrzę tylko. No to poczekaj, nie będę tu krążył zaraz. Po podwóziu. Zobaczy pan sobie. Na luzie po prostu te belki jakby podnosi, prawda? No. To są belki malutkie. Jedna tam właśnie gotowa tylko. Czeka pan? Tu jakby nie ma żadnego problemu. Gdzie te belki? O, tutaj są. Które? No po lewej. Te duże? A co? Panie, to się nie podniesie ich.
Panie Łódźku. Proszę pana, on dźwiga to. Nie ma szans, żeby on to podniósł. Proszę no pana, gdzie? On nawet nie zajęczy. No poczeka pan. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, bo ja dzwonię z ogłoszenia. Pan wystawił taką pralkę. Kurde, czy to jeszcze aktualna jest? Chłopie, żadnej pralki nie wystawiałem. Proszę pana, mam takie pytanie, czy za darmożkę dałby radę to pralecie? Ale żarty, kolego, to sobie możesz z kimś innym, ze swoim ojcem robić, a nie do mnie. Mam cię, Juś. Żarty to sobie możesz do kolegów, a nie do mnie, ty. Mam cię, co nie poznajesz po głosie? Byszek z podstawówki, siemasz. Siema, Zbyku, co tam? Wróciłeś z tych jebiec? Ty, wróciłem, właśnie tutaj nowy ciągnik, wiesz, kupuję sobie, znaczy teraz to tura do niego dobieram, generalnie. Dobra, panie! Ty, dobra. W tygodniu, zaraz cię odzwonię, dobra? Dobra, no się. No to na razie, hej. Powiem panu, że jestem zadziwiony, że ten obciążnik, który jakoś pan mi dowiózł. Bo... Pan. Bo naprawdę... Nie ma problemu. Nie, no... 10 tysięcy litrów, belka bawełniana i nie ma problemu. Właśnie, nie? Właśnie widzę, dobra, biorę. A wie pan, powiem panu, lepszy cyrk. Proszę, pan zostawi tu, no. Pan spróbuje nawet dwie naraz. Nie ma szans. Panu mówię. Kurde. Tylko jak dwie naraz się udadzą, to ja od razu mówię... To pan złączy. Że no. Cena wzrasta do 30 tysięcy tym turu. To ja nawet nie próbuję. Pan spróbuje. Dobra, i spróbuję tylko siłowniki, żeby nie puścił. Nie, ciągnik zaletki... Oskurkowany! Jak? I ja pierdzielę tej! Panie, zeszło. Panie, dobra, biorę, ale nie za 30, za 10, takie było mówione. Nie, muszę widzom pokazać to. A, leci! Pan z powrotem, bo tak to zejdzie. Dobra, biorę. Biorę, panie. Za 30, tak? Tak. Biorę elegancko. Znaczy nie, za 10, tak jak było mówione. Ale to bez tego... Za dyszkę. Sonarol paka, tak? Nie no, sonarolem dyszkę od razu. Odbiorę za dychę cały zestaw. No bo 8 za to, no i 2 za to dam, nie? Tak? Nie? No. Dobra. To mi się podoba, jak tak. Nie no, to dycha za to jesteśmy dogadani. No dobra, tylko wie pan ten obciążnik to musi... A może by... Te, kurde, myślałem, że się uda widzę. Obciążnik to dodatkowe 6 tysięcy, nie? Dobra. Odczepiaj go pan. To proszę pana, do takiego ciągnika to lepiej takiego obciążnika wielkiego nie kłaść, bo może, że tak powiem, rama się zesrać, tak? Dobra. Trzyma pan dyszkę? O. Rąsia? I klasa, proszę pana. Wszystkiego dobrego, po BMW zaraz mam przyjadę. Mam nadzieję, że tu się dość szybko zesra, bo jak coś, to mam dużo więcej do strzelania. Dobra, chłopie, żebyś ty się nie zesrał. Chciałem panu jedno powiedzieć, że no. Naprawdę, może pan jest dobrą ze struktura, bo... No, jest fajny. Jest praktycznie nówka. Fajny i nie jest taki duży, nie? To też jest na plus. Dwa razy spawany po złamaniu. A, to tak nie szkodzi. Samo, tak samo widełki. Mówię, dobra, na razie. Na razie. Nie no, widzowie, jak ja teraz to jej nie pokażę, to ona ze wstydu. Zazdrości to napęknie. Przecież ją rozsadzi od środka. Ona się tak zagotuje, będzie tak wściekła, tak rozsierdzona i rozżarzona, że mi to się nawet nie chce myśleć o tym, jak to będzie wyglądać. No tego to i Jarek mi pozazdrości, tak? Myślę, że tego to i Jarek mi kurczę pozazdrości. No naprawdę, jest tak piękny ten tur. Tylko sami zobaczcie, no... Pasuje tutaj no prawie idealnie. No ale też ciężko do takiego MTZ-a, czy takiego wiecie, ciągnika dobrać, coś takiego wiecie, no i by to było idealne. No ale dwie belki, no z obciążnikiem to z obciążnikiem, nie? No bo to już jest jakby nie jest kwestia tura. Ale podniósł, skubany podniósł i to bez pytań. Myślałem, że... Halo? No siema, gdzie już ty? O, siema, bo ja w mieście Jarek. Jestem. No? Siema. Bo ja w mieście jestem, no. Chciałem się zapytać, coś zakupu potrzebujesz? Wiesz co, chyba nie, nic nie potrzebuję. Ale teraz właśnie Biedronce. Ale dzięki, że pytasz. Nie, nic nie potrzebuję, wiesz? Dobra, no. No to trzymaj się, hejka, wpadaj wieczorem. Cześć. Wpadę. Dobra, ty! To ja wezmę no. co trzeba, nie? No to już widzisz, bo wielkie umysły myślą tak samo. Dobra no, to trzymaj się, hejka, pa. Zobaczcie, widzowie, jeszcze jak cię odcinka. I Jarek zadzwonił, że ten pytał wieczorem coś byśmy może tam ten. To coś tam ten, coś tam nie ten, no wiecie. Wiecie jak to jest. Ja wam tu gadał nie będę. Do Janiny zajadę, ale najpierw do siebie na podwórko wjadę. Porobię jakieś fotki Jarkowi od razu wyślę, żeby to wiecie, fajnie wy... O kurde. Wszystko w porządku? Proszę pana.
Proszę pana! O kurde, widłami go przebiłem, czekajcie, dzwonię po policję, dzwonię po karetkę. Oj, widzowie, zobaczcie, co tu się działo. Co tu się stało, w sensie tu drogi wszędzie są zategowane. Tu w karetce go O, zobaczcie, jeszcze go reanimuje, bo ta karetka tak podskakuje. Proszę pana, proszę do tego nie podchodzić. Dobra, w porządku. W porządku, w porządku. Ja tu za barierkę w ogóle wyjdę. Nie wiem, tu policjanci gdzieś tam też są w karetce, zaraz. No bo to nie jest moja wina, nie? Bo ja miałem pierwszeństwo. To jest ustęp pierwszeństwa, tam jest znak stop, no i ten chłopelek po prostu mi wyjechał i się niestety, ale na widły nadział, no, także nie wiem, co o tym myśleć. Nie wiem, co o tym myśleć. Wystraszyłem się, powiem, że strasznie się wystraszyłem, widzowie. Taka pierwsza sytuacja, żebym ja kogoś przejechał. Znaczy, no to nie jest moja wina. Może mogłem wyhamować, też go późno zauważyłem, no ale byłem zbyt podjarany tym turem. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Zobaczcie, jak on pasuje idealnie do tego Maseja, naprawdę, no. I nie wiem, mam nadzieję, że jakąś konsekwencji tego nie będę mieć, że tam policja mnie nie zatrzyma, jakoś do więzienia mnie nie wsadza. Jak tam panu idzie ta reanimacja, pa, halo? Proszę pana, proszę nie przeszkadzać w czynnościach służbowych. Udało się? Proszę pana, raczej się nie uda. O, czy się dzieje, widzowie, raczej się nie uda. I tu zobaczcie, wszystkie drogi tu zagrodzili, tamtą, tą. Nie wiem, płakać mi się chce, to jest dla mnie za dużo. Czy ja zabiłem jakiegoś niewinnego człowieka? Znaczy w sumie to... 1352. O kurde. O kurde. Ja pierdzielę. I co? I co? Co się stało z tym chłopulkiem? No co, proszę pana, no. Czekam na karabiniarzy, tak? A co tu ten worek robi? Proszę pana. Proszę nie podchodzić, ja chłopka spakowałem. O ja pier... W taki worek? Ja muszę protokoły popisać. Proszę mi podchodzić, nie przerywać. Dobra, nie przerywać. Dobra, dobra. A zawołał pan policjanta? Tak, za chwilę, on musi wciszać. Oj, co to za dźwięk? Co to... Co to jest, widzowie? Co to jest? Ja słyszę jakieś dźwięki w głowie, ja słyszę jakieś dźwięki w głowie. O Jezu. To mi się chyba przyśniło. To mi się chyba wszystko przyśniło. Co to było? Słyszał to pan? To pan puścił? Co? To pan puścił tę piosenkę pogrzebową? Mama, ja się nie puściłem i proszę mnie nie insynuować, a nie mnie pan. Jakby teraz mam pytanie takie najważniejsze, bo jakby no mi nic nie grozi, bo ja jechałem tu zgodnie z przepisami. Zaraz to ustalimy! Zgodnie z przepisami. Zaraz to ustalimy. Proszę, bo ktoś winuje do automierza. Dalkomatu. Dalkomierze. Już mogę? Proszę muchę. Ale proszę pana, no pan mi obluł całą rękę, no. Przepraszam, jeszcze raz mogę, czy jest okej? Okay? Można. Czy jeszcze raz trzeba? Tak. Proszę pana, jeszcze raz pan mnie muchnie ze śliną. To było bez śliny. To było bez śliny. Normalnie, proszę muchę, a nie jak zwierzak. No, to... Mało. Właśnie myślę, że aż mi się niedobrze zrobiło. Aż mi się. Dobra. O, pomiar zły myślę. Jak zły? Poczeka pan, muszę go. Ja już nie dobra tym mocniej. Dokładniejszy. Ja pierdzielę. Chodzi o 6 wiódki, panie, ja nic nie piję od Prawie tygodnia. Znowu trochę świnie poleciało. Już pan tak nie gada. No dobra, wyszło 001. Jak 00? Nie, 001, bo wcześniej ja muchałem. A, czyli mimo dobra. Wszystko mogę, bo do 002, tam do 02 jest okej. Okay. Ale proszę pana, pan nie dyskutuje, pan Ale... przeprosi. Przepraszam. No i ja powiem, paniuśku, ja jechałem tutaj, tam od strony... Ale proszę pana, ja się nie zapytałem panią. Ale ja chcę się wypowiedzieć. Dobra, minę po wypadku, że pan jakby jechał z tej strony... Co z tej strony? Ja jechałem z tej strony, tutaj, wszystko mam nagrane. Tutaj. Ja prosto jechałem. A ten motocyklista wyjechał mi tutaj, nie podporządkował się do znaku stop, wyjechał mi prosto pod koła.
A wie pan, że można dzięki tajemniejszym ściągnąć i ja może z dziewięciu się mam ustąpić, bo można go... Ale mnie to nie interesuje, no nie zastosował się do przepisów, tak? Czyli pan popełnił... Dobra, to patrzy pan filmik. Tu na telefonie podgląd. Ogląda sobie pan. Tu po prawej jest dom pani Janiny. Widzę, że i skrzyżowanie. Prędkość. Co prędkość przekroczona? Proszę pana, taki ciągnik może maksymalnie jeździć na godzinę w takim terenie. Można jechać 50 i panie, ten prędkościomierz źle pokazuje, ono 30 do góry zawyża. Dobra, a tego. Ale ja widzę, że ma pan... Nie, panie, bo jak pan będzie teraz kichał, to pan nie chciał na zdrowie, powiem? Przepraszam, to silniejszy ode mnie. Proszę pana, czy macie dla mnie jest jasne i wygląda tak? Pan pokaże jeszcze raz to nagranie, bo przecież te kichanie to cholera jak ten dział. No, zobacz pan, tu po prawej stronie jest dom pani Janiny. Czyli widzę, że odległość jest wystarczająca, żeby wyhamować. Nie zdążyłem. Ciągnij ty nie samochód, panie, w miejscu nie staje. Pan jest niesprawny do prowadzenia pojazdu. Panie! Panie! Ciągnik to nie pysior, na zawołanie nie staje. Trzeba czasu, żeby on zahamował. Racja, no ja tak ciągnikiem nie umiem jeździć. No. A może pan zgasić ten swój motor? A to nie mój, to trupka. Ja nie wsiadam na niego. Czyli to? No tego trupka. Jakiego? No niebuszczyka. Matko Boska, to jest śmiertelny? No tak. Panie, to ja pana na komendę zabieram. To do czego, z jakiej racji? No to jak? To jak pan tutaj chłopa potrącił? No ale to jego wina, przecież mi on wyjechał. Ja miałem pierwszeństwo, zobaczysz. Chodź. Tu. Jaki to znak? Tu. Proszę przechodzić, nie przechodzić przez słupki. To jaki tu jest znak? Uszą pierwszeństwa. Słucham? A nie, to pierwszeństwo. No. A tu? Chodź, łapie. Tu jaki ale znak? Ale pan myśli, że pan będzie mnie wypytywał ze znaków, jak to ja jestem komendantem tutaj? No to widać ki komendant, jaki to znak? Stąd pierwszeństwa. Stop! A tu jaki znak? Tutaj! Stop pierwszeństwa. Stop! Na filmiku też się pan nie zatrzymał tym motorem, więc pan tu nie robi problemu do mnie jakiś, bo to jest jego wina, więc ja tu stąd mogę sobie jechać, mnie to nie interesuje. Nie, proszę pana, musimy spełnić protokół, dobra. Zróbmy inscenizację. Pan będzie motocyklistą, ja będę... Ale pan nie wysiada, możemy piechotą zrobić inscenizację. Nie, zrobi pan. To pan na motor siada. Pokażę mi pan, jak pan odjeżdżał. Dobra, weźmy pan ten motor i mi pan pokaże, jak on zajeżdżał tym motorem. A ej, co ty robisz? Karetkę... Dobra. Ciągnik pobijasz mi. Jedź pan teraz, tak jak on jechał. Czekaj, muszę słupek przestawić, ty. Kur... Jer... Oj, jeb... Tu jechał, tędy, tako. Tako jechał. Tako. I tu przejechał i się zdarzyliśmy. Pan na widły naliać. Słucham? O, zapomnij. Wysiadaj stąd. No i po prostu pan jechał i zrobił nim tak... Nic tak? Nie zrobiłem, no przecież widzisz filmik chyba, co? Widziałeś czy nie? Nie, bo pan kichał. Kur... Oglądaj. Aha. Dobra, to wychodzi na to, że to chyba jednak nie taka pana jednoznaczna wina, tylko połowiczna. Jaka połowiczna? Moja wina nie... Wcale nie jest moja wina. Wcale to nie jest moja wina. Ani w jednym procencie, ani w jednym stopniu. Przecież ani łamiec ukłony tam nie było mojej winy. To ci ja. To no. Na kogo ja mam mandat wystawić? Muszę jakąś mandat wstawić, no. To na trupka pisz. Jak on nie zapłaci, jak on jest sztywny. No tu jest, w tym, w worku. No ale jak on jest sztywny, to nie zapłaci. Do kieszeni włóż, a potem po 30 latach przyjdą te. Odsetki. Jezu, dobra. No ale to do kogo one przyjdą? Do rodziny. Ja żadnego mandatu nie przyjmuję, zapomnij. Broń cię, Panie Boże, niech cię ręka boska broni. Dobra, mam 3000, niech to się odsetki nie czają. Dla niego. A odwiezie go chociaż pan? Gdzie? Nie, nie wiem, na komendę. No i karetka niech go zabiera. No cmentarz. Karetka już gadała, że ona chce jechać. Pani no to mnie nie interesuje. Co, na cmentarz mam go zawieźć? Do kościoła pani go podrzuć. Dobra, zabieraj te, ja go zawiozę. Do widzenia. Do widzenia. Proszę pana, będzie pan się musiał stawić na komendę jeszcze, żeby wyjaśnić okoliczności wypadku. Ja nic nie będę... Zabieraj płotki, ty. Do widzenia. Płotki zabieraj stąd. Do widzenia. Płotki! Do widzenia. No debil. No debil, widzowie, no debil.
Czekajcie, czy ja tym turem tu wezmę. A nie. Kur, telefony dzisiaj. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Przepraszam. Z kim mam do czynienia? Do kogo się zadzwoniłem? Do pana Mariusza Brzuski. Nie, to Dziejuś? Jak mój numer wypłynął z tego? Mam pytanie do pana, dobra? Słucham. A jest pan dżęziarą? Jestem. A zaśpiewa pan taką piosenkę? No. Jedno? Jaką? Mogę panu zaśpiewać? No. Słucham. Halo, halo. Dobra. Słychać. Jaką? Chodzę od rana. Muszę go ubrać, taki mamut. To na zmiana. Ja to dżęziara, choć taka sama. Zam. Wszystkiego dobrego, wariaciku. Na razie, nie dzwoń do mnie więcej. Publikuję twój numer w internecie, cześć. O ty frajerze, nara. Pani Janino. To ty też rozgardiasz. Pani Janino. Może tu jest, czekajcie. Pani Janino. Janina! Co tam tu? Kim będziesz na mnie? Gdzie jesteś? A co chcesz? Patrzę u tyki, chyba wypadek. No jest, chłopa potrąciłem śmiertelnie. Co? No. Ty jesteś nienormalna, Dziejuś? A gdzie jest Janina? No na podwórku. No to ja pokażę, jechałem tutaj ciągnikiem. No. A tu jeszcze policja się nie zebrał. A tu motorem mi wyjechał tu prosto pod koło. Matko Boska, gdzie on jest? No tu w worku. Mają go zabrać zaraz. Jak w worku? No tu w worku. Ty w worku! No. A i chcę się pochwalić, Janinie, co kupiłem. Co kupiłeś? No to zobaczy Janina. O kurde, ale bycie tur! Widzowie, napiszcie hashtag bycie tur! Ja nie mogę taki tur do takiego Maceja! A nie po... O Boże, kto Żydki? To wybieram, to już zaraziło mnie ci panno w tym! Brzydki? Ładny, tylko za tusi! Mocy ci będzie brakło! Brzydki? To nawet belki nie podniesie jednej! To daję jej na belkę! No to tu jest to! No to zobaczy! Ja podnosiłbym! Ale bycie tur! Ja nie ale mogę, to brzydki, brzydki? Jarek jak to zobaczy, to pęknie ze śmiechu, cholera jasna, taki byci turku. Brzydki? Ja, Jezu Chryste! No belkę podnosi. Ale mnie to rozmawia, Dziejusiu. No belkę podniósł. A ma Janina za dwie? Dwie belki? Nie no. Wiem, czekaj, muszę tu zobaczyć. O, to będę miała. Zespał, przyniesie Janina gdzieś tam z... drugą. Masz! A już nie można podać? No trzech to nie weźmie. To wiesz, tak. Inaczej zróbmy. Tamtą zostaw tamtą. Nie, Jezu, tą na górę. Kur... Janina... Musi? Sabotować? Sabotażysta? Cierę z jego Janina naglądała za dużo? Zamknij się. O, żeby Janina się nie zamkła zaraz. Jakie gówno! Ja! Dobra, obciążnik daje. Obciążnik Janina daje. Nagrywam to dla Jarka, niech zobaczy. Ale musi Janina się ze mnie śmiać. Ale cyrk. No ale... Co, nie podoba się Janinie ten tur? Nie, no całkiem mi się podoba, tylko trochę byci. No ale to nie mniej innego, ja potrzebuję. Podpina Janina. Tylko nie wiem, czy nie za małe będzie. Dobra, i teraz czekaj. Za małe. Za małe! A kurde, nawet za wciążnikiem nie daje rady! Ja nie mogę, dobra. Nie mogę wytrzymać tego! I się odpierdzieli, Janina. Taki przedtor, to nie daje rady! Dobra, coś większego, przyczepa. Gdzie są przyczepy Janiny? Nie, przyczepa ci nie zamortyzuje. Dobra, brony. No to są brony? Dobra, to cięższy od bron będzie. Czy brony cięższe? To cięższe. Chyba, że Jarek coś ma. Ty, a chodź tu przyjedź po gruber do Jarka. O, tu już lepiej. Zobaczy Janina. To czekaj, ja sprawdzę. Ale gówno nie podnosi, nie podnosi. Ja ciekawe, czy Janiny ciągnik by podniósł. Ja nie mam tura. No właśnie, o tym mówię.
Ha. Naśmiewasz się ze mnie? No ale tak jak ja nie ze mnie. 1-1. Dżęziaro. Wysiadaj. No dobra, weź spróbuj teraz, ja tu się uciepię na haku z tyłu. No. I co? I co? Pytania? Jakieś pytania? Ciągnik zaletki po prostu. Aha. Trzyma. Ale jak chcesz ją skakać, to koniec, czekaj, uciepię no bo się. No bo ciągnik zaletki, no. Opuść, bo nie wejdę tak wysoko. Dobra, i teraz. I co, jakieś pytania? Pytania ma Janina? Pytania ma Janina jakieś? A jak zejdę? Kurwa! Połamiesz mi, wysiadaj. A na ile kół Janina ma napęd w swoim MTZ-cie? Na 4. Tak, na 4, na pewno. Na pewno na 4. Serio? Tak. Chciałabyś dotykać mego ciała, tu minuszku, podrapać mnie po brzuszku. Nie. Gratuluję ci. No piękna kurna jesteś. Wysiadaj. Dobra, spokojna twoja baśka. Wysiadaj. Czekaj, spokojna baśka. Wysiadaj. Paszą won. Tylko spróbuj go obalić, tylko go obal. Nie. Ty kur... Złapię cię, zatrzymam cię, złapię cię.